Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony ponownie Maget. Witam Was, moi drodzy, w kolejnym materiale o World of Warships. I dzisiaj będzie tak bardziej pogadankowo to, co będziecie tutaj sobie mogli oglądać. To będzie tylko tło do tego, co mam wam do powiedzenia. I dzisiaj mówimy sobie rzeczy, które nas najbardziej w World of Warships irytują. To nie jest podane w żadnej kolejności, nie jest tam w żaden sposób ustalane, co po czym będzie i co następuje. Także komplet, kolejnie losowa kolejność tych czynników, które nas irytują omówimy sobie to oglądając sobie bitewkę tutaj na newskim czyli nowym niezwykle dobrze zbalansowanym okręcie. Za jego sterami siedzi tutaj jak widzicie trochę dziwny nick. Made in China. Okay, dobra. Rozszyfrowałem składu Jedi i obejrzymy sobie bitewkę na top tierze. Kilka ósemeczek jest także będziemy sobie. Dzisiaj będzie bitwa bez żadnych przyspieszeń bo zależy mi na tym żeby długo gadać więc OK. To, co tutaj mi się najczęściej przewijało, jeżeli chodzi o rzeczy, które irytują graczy, ja was pytałem o to na Facebooku, na swoim, na grupie i podaliście system bitew rankingowych. Mnie to też niezwykle denerwuje, że wchodzi sobie taki jego mość, który wciska 4 razy W, ginie sobie przy pierwszym wyspotowaniu przez przeciwnika, no ale drużynie udało się jakoś bitwę wyciągnąć, ugrali, zagrali dobrze, no i gościu dostaje gwiazdkę za taki wyczyn. I to niezwykle mnie irytuje, uważam, że to jest totalnie niemiarodajne. Ale, tak jak nam powiedział Wargaming, znaczy mi, bo pytałem czy będzie jakaś zmiana w tym systemie, powiedzieli, że zmiany w tym systemie nie będzie, bo on działa tak jak powinien i nie będzie zmieniany. A gdzie jest cały sęk w tym, żeby ten system nie był zmieniany? Otóż w tym, że jeżeli są, są teraz były rankedy na siódemkach, będą na ósemkach dziewiątki, można za, na tych tierach sprzedawać okręty premium. A jak można je sprzedawać, no to ludzie będą kupować okręty premium, żeby zagrać sobie w rankedach, no czyli jest zysk. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o kasę. Także, montując jakikolwiek inny rozsądny system do rankedów, odcięlibyśmy dopływ pomidorów do wyższych rank. Na przykład punkty Elo, tak jak mamy na, na bitwach klanowych, byłyby idealnym rozwiązaniem, moim zdaniem. I to jest propozycja jednego z byłych już Forumowiczów. Także można, tylko trzeba chcieć, a nie lecieć na kasę. No ale wiadomo gra jest robiona pod kasę. Także no tego nie przeskoczymy. To pierwsza rzecz. System gwiazdek na rankingówkach. Matchmaking. No to jest moi drodzy bardzo szerokie pojęcie, co może nas denerwować w matchmakingu. Albo to co właśnie teraz tutaj ma przed sobą North Carolina, czyli dychy. Albo nie wiem o co może chodzić. Tutaj mam na przykład raz, dwa, trzy radary, a tutaj mamy dwa. Na rankedach zdarzają się również takie bitwy, że jedna strona ma cztery krążowniki i cztery z radarem, a druga strona ma cztery krążowniki i nie ma żadnego radaru. Także nie, nie rozumiem dokładnie o co chodziło. Mówiąc, że matchmaking jest denerwujący, ale wnioskuję, że chodzi o to, że musimy walczyć z okrętami dwa tiery wyższymi lub że po jednej stronie są na przykład, trzy smoleński, a po drugiej stronie nie ma żadnego smoleńska. To tak rozumiem to, że irytuje Was matchmaking. Kolejna rzecz, która irytuje graczy w World of Warships, moi drodzy, to są lotniskowce. I tutaj... Mnie irytują one z innych względów niż zapewne większość społeczności. Mnie irytują one dlatego, że zostały totalnie spaprane, yy, są znerfione do granic możliwości. Nie wiem, czy pamiętacie. Jak pamiętacie to dobrze, jak nie pamiętacie to żałujcie, bo kiedyś lotnia była w stanie zatopić każdy, podkreślam, każdy okręt na jeden nalot. Czy to Yamato, czy Montana, czy Minotaur, cokolwiek. Jak było, nalot zrobiony był dobrze, no to każdy okręt szedł do portu bez dyskusji. A teraz, żeby zatopić jeden pancernik, no to trzeba się trochę do niego nalatać, bo damage z torpedy czy z bomby, no bomby tam, wiadomo, przeciwpancerne i odłamkowo burzące działają inaczej, mają inny damage, ale no trzeba się trochę nastukać i czasu natracić, żeby jeden okręt zatopić. A kiedyś można było w trzeciej, czwartej minucie bitwy już mieć pierwszego fraga na koncie i dewastujące uderzenie przy tym, także yy, dla mnie lotnie są zepsute, są niegrywalne, inni uważają, że są za mocne, no ale to już kwestia, wydaje mi się, że umiejętności preferencji. Kolejna rzecz, która irytuje graczy w World of Warships, moi drodzy, to jest RNG. No i tutaj, tu będę akurat bronił gamingu, bo RNG jest odpowiedzialne tylko za to, gdzie pocisk z salwy poleci, za szansę na pożar, no bo to jest procentowo, więc albo nam ten procent zaliczy i podpalimy gościa i tak samo zalania. Nic więcej. Także jeżeli walimy nad penetrację, przebicia na wylot, skruszenia pocisków, to jest kwestia tylko i wyłącznie mechaniki, a nie tego, że nam RNG źle polosowało. Może po prostu wycelowaliśmy prościutko w Stadele, a polosowało nam tak, że rozrzuciło pociski na wszystkie możliwe strony świata i akurat wpadły tam, gdzie przebiły się na wylot, na wylot albo skruszyły się na pancerzu. Także to nie jest kwestia tego, że co robią pociski tylko tego gdzie lecą. Także tutaj RNG no jest irytujące, bo ja też wolałbym wiedzieć, że jak wyceluję w dane miejsce, to te pociski polecą tam, gdzie ja chcę, a nie liczyć na to, że właśnie przez losowanie randomowej liczby z jakiejś tam puli jest określana celność mojej salwy. Też mi to irytuje, ale nie jestem na to aż tak yy, źle nastawiony jak niektórzy. Kolejna irytująca rzecz w World of Warships, moi drodzy, to jest nuda. Teraz yy, o co chodzi? Mamy grat ma już no, ponad 4 lata i to dobre, nawet będzie we wrześniu coś koło 5 lat chyba. Mamy w tej chwili trybów gry, co kot napłakał. Bitwy rankingowe były co prawda rozgrywane na trybie wyścigu zbrojeń, ale on jest dosyć specyficzny. Są fani, są przeciwnicy, ale jest. A lata lecą, a trybów nie przybywa. Mamy kilka scenariuszy, które wystarczy zagrać raz i potem już nie ma nic sensownego w do roboty. I no, jest nudno. Ogólnie jak to można powiedzieć wieje siusiaczkiem, jak to delikatnie ujmując, cytując niektórych graczy. Także no, jest nuda, bitwy są wtórne, wchodzą coraz to nowe okręty, które zupełnie zmieniają obraz bitew i balans w tych bitwach oraz to czym się te bitwy gra najsensowniej. Także więcej inwencji twórczej, a nie drukowanie premek. To jest takie moje zdanie, gdyby ekipa WG poświęciła więcej uwagi na jakieś tam dopracowywanie mechaniki, i takich innych rzeczy, a nie tylko kopiowanie premek i robienie z tego. Znaczy, przepraszam, kopiowanie okrętów i robienie z tego premek, to na pewno większy przychód byłby z tego, że więcej ludzi gra w grę niż mają kolejną premkę do kupienia. Następna rzecz to jest spadający poziom graczy. Czy. Nowi gracze też, weźmy to pod uwagę. O co chodzi? Poziom graczy spada, bo jest inflacja y, EXPA. O co chodzi? Mamy gościa, który kupuje okręt. On jest w stanie zrobić pierwszy Tier 10 w tydzień, maksymalnie dwa. Kiedyś to trwało naprawdę miesiącami. Ja ja zaczynałem grę, to no, fakt, faktem robiłem naraz dużo linii, ale. Y, Dobry rok trwało u mnie to, żebym ja zdobył swoją pierwszą dychę, no bo rozwijałem te linie kilka naraz, robiłem ich, no bitew grałem sporo, ale trochę to trwało. A teraz mamy możliwość wykupowania sobie wszystkich możliwych dostępnych sygnałów, zakładania ich do jednej bitwy, także z jednej bitewki możemy wyciągnąć 20, 30 albo i więcej expa, jeżeli sobie ładnie pogramy albo jest jakiś bonus. Ile potrzeba nam expa, żeby zrobić linię? No najtańsza linia kosztuje 670 tysięcy expa, także no, Czy przy bitwach, które generują zyski rzędu 20 000 do 50 tysięcy expa to dużo? No wydaje mi się, że nie. Także no, Szybciej ludzie wchodzą na wyższe tiery, a umiejętność gry pozostaje nadal na niskim poziomie niezwykle. I... To są rzeczy, które was irytują najbardziej. Gdybym jeszcze miał coś od siebie dodawać, to wydaje mi się, że brak jakichś tam trybów jest niezwykle istotny, ale na siłę drukowanie kolejnych linii okrętów, które się w grze pojawiają, też raczej nie służy tej grze. No bo po co klepać te linie na siłę? No bo ostatnio wchodzi nam nowa linia praktycznie co dwa pacze co trzy. Kiedyś to było dużo bardziej rozciągnięte w czasie, było dużo mniej tych okrętów nowych, a teraz. No, ja gram coraz mniej w tą grę, bo powiem wam, że yy, irytuje mnie to, co się w bitwach dzieje, ale o tym za chwileczkę. No, ale ciężko po prostu spamiętać parametry wszystkich nowych dostępnych okrętów, bo tego jest coraz więcej, coraz szybciej się pojawia, i coraz cięż, cię, ciężej po prostu przyswoić możliwości tego, z czym mamy możliwość spotkania się w bitwie. Coś jeszcze miałem wam powiedzieć. Mamy tu w międzyczasie nastukane 126 000 3 fragi. I teraz będziemy sobie brali na blisko jeszcze Izumo. Coś mi tu jeszcze po głowie chodziło. Czyli podsumujmy jeszcze denerwuje graczy system gwiazdek na rankingówkach matchmaking no dosyć szerokie pojęcie lotniskowce które moim zdaniem to jest trochę stwierdzenie na wyrost RNG czyli to że nie jesteśmy zależni od tego gdzie poleci przez nas wycelowana salwa znaczy niezależne jest to, gdzie poleci, nie, nie to, że źle sformułowałem zdanie. To, że gra robi się nudna, no i niezwykle szybko spadający poziom umiejętności graczy. Co więcej, irytuje mnie też, to, to już mówię z własnych takich przykładów, Czas trwania bitew, bo często zdarzają się bitwy, gdzie albo jedna strona zieloni mordują czerwonych w takim tempie, że nie zdążymy dopłynąć do miejsca, w którym jesteśmy jako tako użyteczni, możemy coś zrobić w No i wyobraźcie sobie, że przeciwnik szybciutko tra traci 7 okrętów, mamy zrobione 30 tysięcy damageu, czy tam 40 i jest po bitwie. Zdarza się, oczywiście się zdarza. No albo odwrotnie, właśnie, że nasi giną w takim tempie, że nie jesteśmy w stanie nic zrobić, bo po prostu brakuje nam czasu, bo yy, uciekające punkty nie pozwolą nam. Żeby mieć czas walczyć z przeciwnikiem. To też mi się nie podoba. Tutaj mamy bardzo ładne w międzyczasie starcie za girem na blisko, dosyć ryzykowne. Teraz pięknie pokazana burta. Tutaj chyba liczy Made in China na Overpeny zagira. Zobaczymy, czy on zdąży wystrzelić. Chyba nie zdąży. Nie zdążył. Także jeżeli macie jeszcze jakieś swoje uwagi na temat tego, co was irytuje w World of Warships, to zachęcam was do pisania komentarzy pod tym materiałem. Jeżeli zbierze się tego odpowiednio dużo, no to postaram się jeszcze raz taki materiał zrobić, tym razem już z większą ilością waszych uwag tutaj, widzów z YouTube'a, ewentualnie może na Facebooku jeszcze coś tam do, dodacie. W tej chwili mamy tych zagadnień głównych 6-7 rzeczy, które najbardziej irytują w grze. Ja dodałem jeszcze siódmą, czyli czas trwania bitew yy, innych. Denerwuje Camperiada, to też jest dosyć istotna sprawa, bo no ale taka jest meta. Teraz nowi gracze wchodzą do gry, ale to wszystko jedno wiąże się z drugim, także ciężko to aż tak rozgraniczać. Wchodzą do gry nowi gracze, oni nie chcą, żeby ich okręty były niszczone, trzymają się na, na dużym dystansie. No i ktoś, jak chce zagrać troszeczkę aktywniej, no to musi podejść blisko, no i jest pierwszym celem do odstrzału. No, i to łączy się z tym właśnie, że jak ktoś się wychyli, to dostaje w pierdziel. no i potem nikt się wychylać nie chce. No i koło się zamyka także Wargaming ostatnio zaproponował nam bitwy niesymetryczne, gdzie na przykład mniejsza ilość okrętów wyższego tieru walczy z większą ilością okrętów tieru niższego. Zobaczymy czy to wejdzie, zobaczymy. To jest na razie news taki niezobowiązujący. nie nie ma żadnego potwierdzenia na niego, to jest tylko taka ploteczka rzucona przez Wargaming. Czy wejdzie, kiedy wejdzie, nic nie wiadomo. Także zachęcam Was do komentowania materiału. Jeżeli macie jakieś tam kolejne swoje propozycje na temat tego, co Was w grze irytuje, to zapraszam Was do komentowania. I w tym materiale to będzie w zasadzie wszystko. Tutaj mamy już nastukane 197 tysięcy praktycznie 200 już narobione. Frak numer 5, czyli mamy krakena, mamy duży. Mamy przepraszam, wsparcie i zwiastun na tragedii. No i tutaj został jeszcze gdzieś jeden okręt. Mamy Halanda. Co prawda przyładowuje nam się radar, także też będzie troszeczkę problem, ale widać, że ostatni raz był Haland widoczny dosyć daleko. Teraz przejmujemy strefę i yy, ładnie tutaj powalczone tym Nevskim. No i kolejna istotna sprawa Power Clip. Nie wiem czy wiecie, co to znaczy, ale chodzi tu mniej więcej o to, że okręty, które kiedyś były wprowadzone do gry, nie dają rady w starciu z okrętami, które są wprowadzane do gry niedawno. Weźmy sobie na przykład takiego Scharnhorsta. Teraz dostaliśmy, znaczy dostaniemy, ulepszoną wersję w postaci Odyna. To jest moim zdaniem identyczny okręt, identyczny gameplay tylko tier wyżej. Nadchodzi również inny niemiecki pancernik, ale o nim mówić nie mogę. To nie będzie taki poprawiony Tirpitz tier wyżej. Także wydaje mi się, że no i kopiowanie okrętów to już też jest kolejna irytująca sprawa, ale o tym już mówiłem. Mamy sobie masę okrętów, które zrobione są na podstawie kopii w klej, zmienione parę parametrów, coś dodane, coś odjęte, no i jest premeczka. No ale wiadomo, hejs się musi zgadzać. Granie jest robiona pod to, żeby była grana charytatywnie, tylko ma przynosić zyski. Przy czym wydaje mi się, że większe zyski, tak jak wspomniałem, przynosiłoby jej usprawnienie, a nie sranie nowymi liniami i premkami na potęgę, tylko zajęcie się raczej właśnie tym, tymi niedomagającymi rzeczami, takimi jak RNG, jak nudne tryby bitew. Epicentrum też jest przez wielu graczy nie Bitwa standardowa, gdzie mamy dwa kapy i trzeba je przejąć, wtedy straszna kampa jest. Moim zdaniem najlepsza jest dominacja w tej grze i to jest tryb, nad którym warto wypracować. No i zapraszam Was do. Dzielenia się swoimi opiniami. No i chyba już to nic sensownego, twórczego nie powiem, także obejrzyjmy sobie końcówkę bitwy, którą tutaj dostałem na, na maila. Przypominam wam, że w tym miesiącu nie ma bitwy miesiąca, a nadesłane przez was bitwy będą właśnie wykorzystywane jako tło dla ewentualnych moich tam pogadanych. Postaram się, żeby to jakoś było sensownie. Coś wartego uwagi także kolejny materiał. No nie pojawi się zbyt szybko. Postaram się, żeby to było w miarę regularnie o nieco lepszej jakości treści i. Żeby było sensownie coś na kanale do pooglądania. Gdzież ten Halant się podziewa tutaj? 199 tysięcy na liczniku, 5 fragów, 3 stedele, Krakenik z tragedii i wsparcie. Mamy 11 do 11. Halant jest na środku, to już wiem gdzie jest teraz. Ciekawe widzę tutaj Made in China, aż radar obejmie całego Kapa i będzie mógł pójść do niego. Pytanie ile ten Haaland ma hubsa jeszcze? Ale przewaga punktowa jest po stronie zielonych, także bitwa raczej powinna być wygrana. Teraz sobie dałem przyspieszenie. I... O, na bliżutko No już po gościu. Hydrowym jeszcze tutaj sobie cyknął. Chyba, że już nie będzie potrzebne, bo Holand się chyba splażuje, także będzie z głowy. Pierwsza salwa niezbyt udana. Holland się zahaczył. 3900. Nie będziemy gościa kończyć. Także z mojej strony, w dzisiejszym materiale to jest wszystko. Zachęcam Was do komentowania, a tymczasem spokojnego wieczoru czy tam dnia, zależy, kiedy oglądacie. Do usłyszenia i na razie.